Zastanawiasz się, jak by to było pracować tylko przez internet, rekrutować ludzi do biznesu MLM i po prostu nie stosować Facebooka. Cześć, nazywam się Klaudia Stawiarska i dzisiaj odpowiadam na pytanie w serii Questions and Answers, czy istnieją inne sposoby na rekrutację przez internet poza Facebookiem. Więc jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, ponieważ w każdym tygodniu, we wtorki i w piątki dzielę się moim doświadczeniem z budowania biznesu przez internet. I dzisiaj odpowiadając na pytanie, czy istnieją inne sposoby na rekrutację poza Facebookiem, dzisiaj podam Ci takich 5 bardzo fajnych pomysłów, które możesz zacząć stosować tak naprawdę od zaraz, które ja również stosowałam i u mnie zadziałały. Więc pierwszy sposób, jaki Tobie proponuję, to jest YouTube, tak? Kanał na YouTubie. Co mam na myśli kanał na YouTubie? Być może wiesz, ale YouTube jest drugą największą wyszukiwarką w internecie poza Google i jest jednym z najczęściej odwiedzanym social media przez osoby w wieku pomiędzy 18 a 34 lata, a nawet więcej. I nawet istnieją prognozy, że za kilka lat telewizja zniknie i pozostanie tylko YouTube. Dlatego już dziś powinieneś zainteresować się właśnie tą platformą społecznościową i zacząć tutaj budować swoją własną TV. I pewnie zastanawiasz się, na jaki temat będę nagrywać filmiki, jaki temat będę prowadzić moją TV. I tutaj być może Cię zaskoczę lub też nie, no temat jest bardzo prosty. Może być to temat Twojego lifestyle'u, tak, życia, taki tak zwany vlog, ale może to być też takie właśnie budowanie marki, jakie robisz aktualnie na Facebooku, jeżeli działasz na Facebooku, taki właśnie fanpage, lub jeżeli nie masz Facebooka i nie działasz jeszcze na Facebooku, to po prostu warto wybrać tematykę taką, która Ciebie najbardziej interesuje, a najlepiej, żeby to była tematyka właśnie związana z Twoim biznesem, z Twoim produktem, tak? Czyli jeżeli oferujesz suplementy diety, to warto założyć kanał na YouTubie, w którym będziesz dzielić się informacjami właśnie z tematyki suplementacji, zdrowego stylu życia, aktywnego stylu życia i tak dalej. Więc tutaj naprawdę jest tego tematu bardzo dużo w internecie, warto się edukować, a później dzielić tą wiedzą ze swoimi widzami, tak? Czyli budujesz w ten sposób swoją społeczność, stajesz się takim influencerem i w ten sposób, kiedy masz na przykład do zaoferowania suplementy, to w pierwszej kolejności osoby, które Ciebie obserwują, będą zainteresowane właśnie też tymi suplementami. To jest taki pierwszy sposób, jeśli chodzi o YouTube'a, czyli właśnie tworzenie swojej własnej TV w temacie, który jest powiązany z Twoim biznesem, no i stawanie się takim tak zwanym influencerem. No ja na przykład stałam się takim influencerem, można powiedzieć, w branży network marketingu, ponieważ nagrywam w tym temacie filmiki, oferuję też kursy i szkolenia i w ten sposób również buduję źródło dochodu pasywnego z moich właśnie kursów, tak? Więc w ten sposób też buduję markę siebie, buduję zaufanie, tak? I relacje na przykład właśnie z Tobą. Dlatego Ciebie też zachęcam, żeby założyć taki kanał na YouTubie w temacie, w którym dobrze się czujesz i stać się takim influencerem, bo to naprawdę otwiera bardzo dużo później właśnie takich drzwi na różne sposoby zarabiania, już nie tylko w network marketingu, ale później możesz to rozwijać na jeszcze inne źródła. To jest pierwszy sposób. Drugi sposób, jeśli chodzi o YouTube i masz ciągle obawy lub krępujesz się założyć swój kanał na YouTubie, no to polecam Ci po prostu obserwować innych influencerów w branży, w której Twoi klienci obserwują, tak? Czyli jeżeli oferujesz suplementy i Twoi potencjalni klienci obserwują jakichś influencerów z branży zdrowia, to warto się zainteresować też tymi kanałami i właśnie pod tymi kanałami, pod tymi filmami zostawiać komentarze, intrygujące komentarze, czyli właśnie najlepiej komentarz ze swoją historią, jak pomógł Tobie produkt, który stosujesz z Twojej firmy i pozostawić namiary na siebie, tak? Jakiś adres e-mail czy kontakt do siebie, żeby osoby, które będą czytały te komentarze, mogły się do Ciebie odezwać. Oczywiście trzeba to robić z umiarem i ze smakiem, tak? Nie robić nachalnej reklamy, tak? Tylko po prostu, żeby gdzieś tam w tych historiach przemycić to, że używasz taki produkt i ten produkt może ta osoba od Ciebie otrzymać, tak? Czy do Ciebie się skontaktować.
I tutaj bym chciała polecić kanał Anny Warpechowskiej, która bardzo fajnie uczy na temat tego, jak założyć kanał na YouTubie, od czego zacząć krok po kroku dla zielonych, jak składać filmiki, od czego zacząć tematy i tak dalej, więc zostawię Wam link pod tym filmikiem, gdzie możecie znaleźć Anię i uczyć się od Ani, jak właśnie tworzyć kanał na YouTubie. Ja od Ani się bardzo dużo nauczyłam, uczyłam się właśnie jak tworzyć filmy i jak to wszystko zorganizować, więc bardzo Wam polecam kanał Ani Warpechowskiej. Drugi sposób na rekrutację online poza Facebookiem to jest Instagram. Prawdopodobnie już znasz Instagram. Instagram jest drugą najszybciej rozwijającą się platformą społecznościową w Polsce. Bardzo dużo osób już generalnie rezygnuje z Facebooka i przenosi się na Instagram i tam właśnie lubi obserwować swoich różnych idoli, tak? Ale również też tworzy swoje własne profile, gdzie mają swoich własnych fanów. Więc tutaj podobnie jak na YouTubie czy też Facebooku tworzymy również swój kanał, tak, swoją platformę, na której dzielimy się swoimi właśnie różnymi efektami, dzielimy się swoimi historiami, swoim życiem i tworzymy markę wokół siebie. I tutaj warto też podejść do tego strategicznie, czyli stworzyć markę wokół tematyki, która jest związana z Twoim biznesem, tak? Czyli znowu, jeżeli jest to zdrowy styl życia, to warto właśnie dzielić się swoją wiedzą i swoim zdrowym stylem życia, żeby stać się takim influencerem. Nie wiem, czy pamiętacie, jak zaczynała Ewa Chodakowska. Ona właśnie takim influencerem się stawała. Właśnie poprzez Facebook, ale teraz też na Instagramie bardzo intensywnie działa. Ale ona była taką osobą, która z dobrego serca dzieliła się właśnie swoją wiedzą odnośnie aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania, zdrowych myśli, tak? Czyli pozytywnego myślenia i tak dalej. I ty też możesz taką osobą się stać. Naprawdę może ci się wydawać, że już tych ludzi jest tak dużo i że każdy już ma dosyć tego tematu, ale to tak jak mówię, może ci się tylko to wydawać, ponieważ ludzie ciągle szukają nowych inspiracji, świeżej krwi, jak ja to mówię, i lubią się inspirować historiami innych ludzi, więc ty tworzysz na takim Instagramie taką swoją własną historię. No i oprócz tego, że tworzysz swój kanał na Instagramie i swoją markę, to oczywiście robisz dokładnie to samo, o czym powiedziałam na YouTubie, czyli właśnie komentujesz inne konta instagramowe ludzi, którzy promują podobny styl jak ty, tak? Czyli styl życia, czy też zdrowy styl życia i tak dalej. W ten sposób tak naprawdę wychodzisz z tłumu, czyli pokazując siebie poprzez komentowanie innych kont na Instagramie, inni, którzy komentują, też widzą Twój komentarz. W ten sposób wynajdują Twoje konto i inspirują się tym, co Ty piszesz. Więc warto również właśnie na tych kontach też właśnie zostawiać takie komentarze w postaci intrygujących historii, żeby osoby, które są z zewnątrz, gdzieś tam Ciebie zauważyły. Trzecia platforma, którą Ci polecam do rekrutacji, to jest LinkedIn. LinkedIn to jest platforma, mówi się, że jest to Facebook dla profesjonalistów, czyli tutaj więcej znajduje się ludzi, którzy podchodzą do tematu bardzo biznesowo, bardzo profesjonalnie. Tutaj możesz znaleźć ludzi pod kątem doświadczenia, pod kątem wykształcenia zawodowego, pod kątem różnych umiejętności, różnych projektów, certyfikatów i tak dalej. Również może bardzo fajne są podpowiedzi na LinkedIn, w jaki sposób możesz znaleźć ludzi w podobnej branży i w ten sposób zacząć tworzyć nowe relacje, tak? Takie profesjonalne relacje. I na LinkedIn to są już osoby, można powiedzieć, bardziej poważne, profesjonalne. To już nie jest tak jak na Facebooku, gdzie każdy zakłada konto i tam jest mnóstwo hejterów. Na LinkedIn wydaje mi się, że jest tych hejterów mniej, chociaż mi się nigdy nie zdarzyło jeszcze na hejtera trafić. Pewnie są, ale na szczęście jeszcze nie trafiłam. Natomiast LinkedIn to jest fajna platforma, która przyda Ci się w życiu generalnie jako takie Twoje CV też, czyli warto stworzyć swój profil, gdzie po prostu uzupełnisz o wszystkie takie wartościowe informacje na Twój temat, właśnie wykształcenie, Twoje wszystkie osiągnięcia i tak dalej. I tam również możesz udostępniać posty, artykuły, możesz tworzyć markę wokół siebie, wokół branży, w której jesteś, tak? LinkedIn również umożliwia pobranie
kontaktów z Twojej książki adresowej zaraz po zarejestrowaniu, czyli tak jakby zasysa te kontakty z Twojego adresu e-mail i wszystkich możliwych właśnie informacji, które podasz na swój temat. Będzie bardzo dużo podpowiedzi, kontaktów, które możesz znać, tak? Czyli z Twojej szkoły, z Twojej pracy, z Twojej branży i tak dalej. Więc w ten sposób to tworzysz tą swoją społeczność w pierwszej kolejności, a później po prostu zapraszasz ludzi, którzy są proponowani przez właśnie tą platformę, żeby ich zaprosić do kontaktu. Na tej platformie również ludzie są bardziej otwarci na obce kontakty, tak? Czyli kiedy napiszesz do kogoś wiadomość, kogo nie znasz, to ta osoba będzie bardziej jakby pozytywnie nastawiona do ciebie niż na przykład na Facebooku. Często zadawane jest pytanie, skąd się znamy, czy my się znamy, dlaczego w ogóle do mnie piszesz, tak? Na LinkedIn ludzie są bardziej otwarci i jak napiszesz taką wiadomość, to prędzej ta osoba do ciebie odpisze i nawiąże kontakt niż właśnie na Facebooku. Czwarta strategia rekrutacyjna to jest blog. Co mam na myśli blog? Blog to jest po prostu Twoja strona internetowa, na której również dzielisz się swoją wiedzą lub też swoim lifestyle'em. Ja proponuję założyć każdemu stronę swoją własną pod swoim imieniem i nazwiskiem, ponieważ to wygląda bardzo profesjonalnie, ale również w ten sposób możesz budować listy mailingowe, możesz zaistnieć w internecie, gdzie Google będzie pozycjonował Twoją stronę i łatwiej nawiązywać nowe kontakty, tak? Czyli tutaj też polecam Ci stworzyć sobie stronę w temacie branży, którą promujesz, tak? Czyli jak jest to zdrowy styl życia, to właśnie w temacie zdrowego stylu życia pod swoim imieniem i nazwiskiem. Ja bardzo tutaj polecam Tobie, jeżeli już chcesz założyć swojego bloga, to po prostu, żeby on się nazywał Twoją nazwą, tak? Tak jak ja mam klaudiastawiarska.pl, to niech Twój blog też tak się nazywa, ponieważ w każdej chwili, nawet jeżeli zdecydujesz zmienić tematykę bloga, to zawsze będzie pod Twoim imieniem i nazwiskiem, a nie tak jak na przykład niektórzy nazywają bloga, nie wiem, Życie w zdrowiu i teraz już zawsze będziesz musiał być skupiony na zdrowiu, a jak przyjdzie Ci do głowy jakaś inna tematyka, to już po prostu nie będziesz mógł zmienić tej strony, tak? Więc tutaj warto budować markę eksperta w danej tematyce, tak żeby ludzie mogli wyszukiwać Ciebie przez Google. I tutaj wiadomo, na początku nie będzie łatwo, ponieważ no, zanim Twoja strona będzie coraz wyżej pozycjonowana przez Google, no to trzeba będzie stworzyć jakieś treści na tym blogu. I tutaj bardzo polecam Ci w ogóle zobaczyć mój tutorial. Nagrałam kiedyś filmik na YouTubie właśnie, jak stworzyć bloga krok po kroku. Zostawię link pod spodem, żebyście mogli sobie zobaczyć, jeżeli ktoś z Was by chciał taką stronę założyć. Jak najprostszym sposobem, tak? Ja nie jestem techniczna, a sama wszystkie strony założyłam, więc jestem pewna, że Tobie też na pewno dobrze pójdzie, zwłaszcza z tymi wskazówkami, które ja pokazuję na moim tutorialu, który trwa trochę ponad godzinę. Po godzinie czasu możesz założyć swojego bloga. I w ten sposób budujesz naprawdę profesjonalną markę eksperta w danym temacie. Ludzie bardziej Tobie ufają i prędzej będą chcieli od Ciebie kupić dany produkt, niż jak nie masz takiej strony, tak? I od czego ja bym Ci proponowała zacząć w ogóle pisanie bloga, to zdecydowania, na jaki temat będziesz pisać, ale z drugiej strony też właśnie znalezienie kilka stron influencerów, osób, które w podobnej tematyce już prowadzą bloga i zainspirowanie się tym, o czym oni piszą, zapisać się na ich newsletter, pobrać jakiekolwiek materiały oni oferują i po prostu zainspirować się, tak, żeby robić podobnie, bo skoro ktoś już to robi i ma odbiorców, to znaczy, że jak Ty będziesz to robić, to też będziesz mieć odbiorców. Oczywiście ja tutaj nie mówię, żeby kopiować i zrzynać wszystko, co tylko możliwe od ludzi, którzy już coś stworzyli, tylko po prostu chodzi o inspirację, czyli tworzyć coś na podstawie tego, co już jest, ale doskonalić, robić coraz lepiej, tak? W pewnym momencie przyjdzie już taki czas, że samemu będą Ci przychodziły pomysły do głowy, w jaki sposób prowadzić tego bloga. Natomiast na początku wiem, że jest trudno w ogóle wymyślić tematykę i jak to wszystko ułożyć po kolei, żeby ta strona funkcjonowała. Więc ja proponuję znaleźć sobie takie 3 do 5 stron,
które Tobie się podobają, ludzi, których Ty byś chciał naśladować i tworzyć coś podobnego, tak? Kto Tobie zabroni tworzyć coś podobnego? Jest mnóstwo ludzi, którzy sami z sobą się inspirują w internecie. Ja też mam takich ludzi, tylko że ja bardziej szukam po angielsku na stronach amerykańskich, angielskich, ponieważ tam jest bardzo duży wachlarz wyboru takich osób, tak? I na podstawie tego, gdzie widzę, jak inni robią, sama też tworzę swoje treści, żeby to było interesujące dla moich odbiorców. I tutaj też również, kiedy masz takiego bloga, warto wchodzić na inne blogi i też zostawiać komentarze pod ciekawymi artykułami, które mogą być czytane przez Twoich potencjalnych klientów. Czyli również, tak jak mówiłam, na YouTubie i Instagramie robimy dokładnie to samo na blogu, tak? Czyli szukamy właśnie blogów, które są popularne wśród naszych klientów i tam na tych blogach zostawiamy komentarz z intrygującą historią, tak? Oczywiście nie spamujemy, tak? Tylko zostawiamy intrygującą historię i namiar na siebie, czyli namiar na siebie w postaci adresu e-mail lub właśnie swojej strony www, gdzie ktoś, kto będzie czytał te komentarze, będzie mógł też do Ciebie wejść, zajrzeć, zobaczyć, o czym Ty piszesz. No i piąty sposób, jaki proponuję Ci zastosować do rekrutacji online, poza Facebookiem, to są portale z ogłoszeniami. I to jest sposób, który jest często zapominany przez wiele osób, dlatego że większości osobom wydaje się, że tak naprawdę ogłoszenia działają tylko na Facebooku, gdzie moim zdaniem już te ogłoszenia bardzo słabo działają, tak? Bardziej ludzie to traktują jak spam. Ja osobiście nie stosowałam takich ogłoszeń, a jak stosowałam, to widziałam, że nie ma skutku, więc jakby po prostu nie stosowałam tego, żeby nie tracić na to czasu, tak? I tutaj polecam Ci zrobić research portali, na których ludzie regularnie wystawiają ogłoszenia w różnej tematyce. Również różne fora internetowe, które wciąż są aktywne, warto się na nich uaktywnić i też zostawiać swoje własne ogłoszenia. I naprawdę będziesz w szoku, że te strategie wciąż działają, ponieważ ja sama to stosowałam i też byłam w szoku, kiedy otrzymywałam właśnie maile od osób, które gdzieś tam zobaczyły moje ogłoszenie, tak? Właśnie na przykład na takim portalu, gdzie wystawiłam ogłoszenie lub na forum internetowym, gdzie zostawiłam komentarz w danym temacie. Pamiętaj, że są ludzie, którzy wciąż nie lubią mediów społecznościowych, tak? Nie lubią Facebooka i w ogóle wszelkiego rodzaju mediów, ale wciąż są aktywni na forach internetowych, tak? Więc tam też warto poszukać takich forów internetowych, które wciąż są aktywne i tam właśnie działać. I tak naprawdę podsumowując, no wygląda na to, że wszędzie, gdzie jesteśmy w internecie, powinniśmy zostawić po sobie ślad, czyli właśnie komentarz intrygujący, czyli warto nauczyć się komentować u innych ludzi, zawsze poświęcić czas w ciągu swojej pracy, w ciągu dnia dla tego biznesu właśnie na komentowanie, tak? Codziennie, jeżeli poświęcisz pół godziny tylko i wyłącznie na komentowanie, a wcześniej przygotujesz sobie miejsca, do których będziesz wchodzić, żeby komentować, nie będziesz tego czasu tracić na w ogóle szukanie tych miejsc, tylko wcześniej je znaleźć, a później ten czas poświęcić na samo komentowanie, czyli zostawianie po sobie śladu, to gwarantuję Ci, że prędzej czy później zobaczysz tego efekty. Tylko trzeba oczywiście robić to konsekwentnie, sumiennie, no i z głową, tak? Trzeba to wszystko podchodzić do tego strategicznie, czyli nie tak chaotycznie, że idę na byle jaką stronę i zostawiam byle jaki komentarz i liczę na to, że ktoś się do mnie odezwie, tak? Tylko strona musi być przemyślana, komentarz musi być przemyślany, wszystko musi być po prostu połączone ze sobą. Więc jak widzisz, istnieje kilka innych sposobów na rekrutację online poza Facebookiem, którą Ci naprawdę bardzo polecam, którą sama zastosowałam. Oprócz tego również pokazuję te wszystkie inne sposoby, łącznie z Facebookiem w moim szkoleniu 30 skutecznych sposobów na rekrutację przez internet, więc zostawię również link pod tym filmikiem. No i również zapraszam Cię do artykułu na blogu, gdzie bardziej szczegółowo opisuję te wszystkie sposoby właśnie rekrutacji poza Facebookiem przez internet, tak? Czyli tutaj skupiamy się tylko na internecie. Więc mam nadzieję, że te wskazówki Ci pomogą w Twojej rekrutacji Twoich
potencjalnych klientów, czy też Twoich potencjalnych partnerów biznesowych. Jeśli Ci się podobało, to daj like, udostępnij dalej, no i subskrybuj mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. I pytanie do Ciebie, jakich Ty sposobów aktualnie używasz do rekrutacji swoich partnerów do biznesu marketingu sieciowego? Skomentuj poniżej, jestem ciekawa, jakie sposoby są najpopularniejsze. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia w kolejnych filmikach.